Witam wszystkich na kanale Magicinho TV. Dzisiaj powiem parę słów na temat finału Champions League i oczywiście o drużynach biorących w nim udział. W tym sezonie finał Champions League będzie rozegrany na stadionie Estadio da Luz, w przetłumaczeniu Stadion Światła. Jest to stadion, na którym swoje mecze rozgrywa taki klub jak Benfica Lizbona, no i oczywiście reprezentacja Portugalii. Będzie to historyczny finał, ponieważ spotkają się dwie drużyny z Hiszpanii, z tego samego miasta, Real Madrid i Atletico Madrid. No i idąc do Realu Madryt. Real Madrid w finale zagra po raz 13 w swojej historii i będzie to 10 tytuł w europejskich rozgrywkach, jeżeli Real wygra ten puchar. Real Madrid w Champions League w tym sezonie wygrywał z takimi drużynami jak Juventus Turyn, Galatasaray Istanbul, FC Kopenhaga, Schalke 04, Borussia Dortmund, no i w półfinale Bayern Monachium. Trenerem Real Madrid jest Carlo Ancelotti, pochodzący z Włoch, który już wcześniej wygrał dwa razy Champions League, w 2003 i 2007 z AC Milanem. Ustawia on drużynę w formacji 4-3-3 z takim klasycznym defensywnym pomocnikiem, ale zdarza mu się również używać klasycznego 4-4-2. No i idąc do zawodników. Na bramce Realu Madryt pierwszym bramkarzem jest 32-letni Hiszpan Diego Lopez, ale w Pucharze Hiszpanii, no i w Champions League na bramce staje również 32-letni Hiszpan Iker Casillas. I właśnie ten drugi jest pierwszym bramkarzem w reprezentacji Hiszpanii, która będzie brała udział na Mistrzostwach Świata w Brazylii i najprawdopodobniej on będzie stał na bramce. W środku obrony mamy 31-letniego Pepe z Portugalii, no i 28-letniego Hiszpana Sergio Ramosa. Na prawej obronie mamy Hiszpana 22 lata Daniel Carvajal, na lewej obronie 25-letniego reprezentanta Brazylii Marcelo. Na prawym skrzydle stoi 24-letni Walijczyk Gareth Bale. Na lewym skrzydle jest wszystkim znanym i uwielbianym przez kobiety Cristiano Ronaldo, 29 lat. No i idąc do środka, tym defensywnym pomocnikiem jest Alonso, ale on prawdopodobnie za kartki, no na pewno, nie zagra. I jeżeli Ancelotti utrzyma tą formację 4-3-3, to na jego pozycji najprawdopodobniej zagra 27-letni Niemiec Sami Khedira. No i następnymi pomocnikami jest oczywiście 28-letni Luka Modric z Chorwacji, no i 26-letni Angel Di Maria z Argentyny. No i tym napastnikiem jest Francuz, 26 lat, Karim Benzema. Najprawdopodobniej rezerwowymi będzie Diego Lopez, bramkarz, Portugalczyk Fabio Contrao, lewy obrońca, Francuz Rafael Varane, środkowy obrońca, Brazylijczyk Casemiro, jest to pomocnik, Hiszpan Isco, ofensywny zawodnik, Ilaramendi, środkowy pomocnik z Hiszpanii, no i hiszpański skrzydłowy Jesse lub młody Alvaro Morata, również z Hiszpanii. No i co ja myślę na temat najsilniejszych punktów w drużynie Realu Madryt? Ja myślę, że Real Madryt tych punktów ma 11 w tej pierwszej 11. Nie ma zawodnika słabego w tej drużynie, w tej pierwszej 11. Wszyscy są bardzo ważnymi zawodnikami dla Realu. Każdy jest wysokiej klasy, światowej klasy. Każdy daje bardzo dużo tej drużynie. No ale jak już się uprzeć, to tymi najsilniejszymi z najsilniejszych na pewno są skrzydłowi, czyli Ronaldo i Bale, i napastnik Benzema, no i ten defensywny Alonso, ale jak wiadomo, Alonso nie zagra za kartki. No i przechodzimy do drugiego finalisty tegorocznej edycji Champions League, Atletico Madryt. Więc Atletico zagra w finale o najważniejszy puchar Europy po 40 latach przerwy. Wcześniej w 1974 roku przegrało z Bayernem Monachium w finale Pucharu Europy. Jest to odpowiednik dzisiejszej Champions League. Atletico Madryt w tym sezonie w Lidze Mistrzów wygrało z takimi drużynami jak Austria Wiedeń, FC Porto, Zenit Sankt Petersburg, AC Milan, Barcelona czy w półfinale Chelsea Londyn. Trenerem tej drużyny jest Diego Simeone, jest to trener pochodzący z Argentyny. Nie wygrał on jeszcze finału Ligi Mistrzów, ale triumfował w Lidze Europy w 2012 roku i w tym samym roku wygrał również Super Puchar Europy, pokonując Chelsea i Londyn aż 4-1.
No i przechodząc do drużyny. Pierwszym bramkarzem Atletico Madryt jest 21-letni Belg Thibaut Courtois. Jest on wypożyczony z Chelsea. Jest on również pierwszym bramkarzem reprezentacji Belgii, która będzie brała udział na Mistrzostwach Świata w Brazylii. W środku obrony mamy 28-letniego Urugwajczyka Diego Godina z 29-letnim Brazylijczykiem João Miranda. Na prawej obronie gra 29-letni Hiszpan Juan Fran. Na lewej obronie mamy polski akcent, Brazylijczyk o polskich korzeniach, 28-letni Felipe Luis Kaczmirski. Na skrzydłach tej drużyny grają 22-letni Hiszpan Koke z 27-letnim Turkiem Arda Turanem. W środku pomocy grają dwaj Hiszpanie, 27-letni Mario Suarez i 30-letni Gabi, który jest również kapitanem tej drużyny. W ataku na pozycji napastnika gra 25-letni Diego Costa. Jest to Brazylijczyk, który gra dla reprezentacji Hiszpanii. Za jego plecami na pozycji takiej klasycznej dziesiątki gra 27-letni Hiszpan Raul Garcia. No i na ławce Atletico Madryt zasiadają tacy zawodnicy jak 34-letni bramkarz Daniel Aranzubia, jest to Hiszpan, ofensywny pomocnik z Hiszpanii Adrian Lopez, skrzydłowy pochodzący z Urugwaju Christian Rodriguez, napastnik z Hiszpanii, wszystkim znany David Villa. Brazylijczyk Diego Rubas jest to ofensywny pomocnik, Argentyńczyk Jose Zoza, wypożyczony z Metal i z Charków, no i środkowy obrońca z Belgii Toby Alderweireld. Moimi najsilniejszymi punktami tej drużyny, moim zdaniem, jest na pewno bramkarz Thibaut Courtois, lewy obrońca Felipe Luis Kaczmirski, skrzydłowi Koke z Arda Turanem, no i napastnik Diego Costa. Są to zawodnicy, którzy w takich meczach jak z Barceloną, Real Madrytem czy Chelsea Londyn zawsze dają coś ekstra drużynie. No i co ja myślę na temat zwycięzcy tego rocznej edycji Ligi Mistrzów? Powiem tak, obie te drużyny zasługują, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Obie te drużyny mają wystarczająco dobrych zawodników, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Ale osobiście mam takie przeczucie, że w tym roku zwycięzcą Champions League będzie Real Madryt. Mimo to, że w lidze hiszpańskiej góruje Atletico, który jest na pierwszym miejscu, a Real Madryt jest na trzecim. Dziękuję Wam za uwagę. Następny materiał zrobię na temat finału Ligi Europy. No i do usłyszenia.